Magia świąt Bożego Narodzenia. Choinki, światełka, prezenty, ale w tle czai się podstępny wróg. Zdajemy się o nim nie pamiętać, ale on jest, istnieje i nie odpuszcza. Koronawirus i wszystkie jego odmiany, a i pogoda sprzyja rozwojowi i mnożeniu się wszelkiego rodzaju infekcji. Pamiętamy jeszcze święta roku 2020-2021, które z powodu pandemii spędzaliśmy tylko w gronie domowników. A jak będzie w tym roku? O tym porozmawiamy z gośćmi programu, lekarzami Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Bo zdrowie jest najważniejsze. Magdalena Kowalczyk, zapraszamy. Witamy w programie. Są dzisiaj z nami prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pan profesor Wiesław Chudzik oraz pełnomocnik do spraw medycznych, a jednocześnie koordynator oddziału pediatrycznego, pani doktor Aneta Czupryniak. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witamy. Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Koniec roku. Za pasem, tuż, tuż. No więc czas podsumować ubiegły rok. Panie prezesie, tak w takim skrócie, jak pan by podsumował cały rok dokonania? No, ten rok 2022 rozpoczął się, jak wszyscy wiemy doskonale, dalszym ciągiem pandemii koronawirus. W związku z tym szpital był nastawiony na walkę z tym wirusem. Przyjmowaliśmy chorych, szpital był w pełni rozwinięty, mieliśmy ponad 170 łóżek dla chorych z COVID-em. W związku z tym nasze wysiłki były skierowane na to, żeby zabezpieczyć po pierwsze odpowiednią, że tak powiem, indywidualne wyposażenie dla pracowników, żeby wśród pracowników nie było zakażeń. Dalej środki i leki dla chorych, którzy przebywali w naszym szpitalu. Także ten okres pierwszego kwartału to był szczególnie natężenie ciężkiej pracy, bo nie dość, że wchodziło pod uwagę obawy pacjentów, obawy personelu o to, że można się zakazić, można nie przyjść do pracy i tak dalej. Każdy był nastawiony na to, żeby walczyć z tym wirusem SARS-CoV-2. Natomiast pozostałe okres, w tym czasie również no, trzeba było te różnego typu przedsięwzięcia robić, które właśnie miały na celu raz, że dobrą opiekę nad pacjentami, drugie, żeby zabezpieczyć personel i trzecie, usuwać te usterki, które w trakcie występowały, bo nie ukrywam, że infrastruktura tego szpitala jest dosyć stara i dlatego też bardzo często spotykamy się z różnego typu awariami i musimy środki na to znaleźć, żeby to wszystko usuwać. To jest pierwszy i częściowo drugi kwartał. W drugim kwartale i trzecim można powiedzieć, że nastawiliśmy się na to, aby usuwać te różnego typu no, niedociągnięcia, które powstały w wyniku działania szpitala na, w związku z COVID-em, jak również nie zasypialiśmy gruszek w popiele, a przygotowywaliśmy się powoli do tego, aby ten szpital modernizować w pewnym sensie. Dlatego też tutaj opracowaliśmy pewne plany, które mogłyby spowodować, że etap udzielania świadczeń byłby troszkę wyższy. W związku z tym pracowaliśmy nad projektem nowego bloku operacyjnego, nowego ośrodka psychiatrycznego. Tutaj mamy opracowaną koncepcję i w tej chwili nasze powiatowe starostwo, zarząd prowadzi przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje nowy blok operacyjny i następny etap to już będzie znalezienie przedsiębiorstwa, które by budowało taki blok operacyjny. No oczywiście, jeśli zostaną pozyskane na to pieniądze. Po drugie,
właściwie cały rok, można powiedzieć, już te kwartały, drugi, trzeci i czwarty, poświęciliśmy również na modernizację budynku, który jest przy ulicy Niskiej. I tutaj wszystkie oddziały, czyli fizjoterapia, ZPO, czyli Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, jak również rehabilitacja, zostały przeniesione do budynku przy ulicy Jana Pawła II. Budynek został poddany termomodernizacji, czego dokonała firma wyłoniona w przetargu przez nasze starostwo powiatowe, a myśmy już zajęli się dalszym etapem, to jest przeprowadzenie nowej instalacji elektrycznej, dalej wentylacji i teraz ostatni etap to jest wykończenie wnętrz. W związku z tym to są niebagatelne nakłady, bo około prawie 5 milionów złotych musieliśmy pozyskać na to, żeby sfinalizować to przedsięwzięcie i prawdopodobnie to będzie się ciągnęło jeszcze prawdopodobnie pierwsze półrocze przyszłego roku. Tak również idąc tym tropem, to również opracowaliśmy projekt termomodernizacji budynku chorób zakaźnych i psychiatrii oraz budynku, w którym się mieści się administracja i gabinety psychologiczne. I teraz w tym roku, czyli w 2023 roku, chcielibyśmy przystąpić do termomodernizacji tych dwóch budynków. Jesteśmy na to przygotowani, mamy projekty. Teraz, jeśli chodzi o budynek administracji, chcielibyśmy pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj jest dobra wiadomość, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs, tak nazwijmy to, w ramach tych projektów pokovidowych dla oddziałów chorób zakaźnych. I tutaj pozyskaliśmy dosyć dużą sumę, bo w granicach 7 milionów złotych. I tutaj będziemy wykonywać właśnie tą termomodernizację, zakupimy pewien sprzęt, tak żeby ten obiekt, oddział zakaźny, a przy okazji jeszcze niektóre inne oddziały były lepiej doposażone. Także tych prac nie ukrywam, zarówno takich projektowych, jak i działań, które zmierzały do tego, żeby polepszyć warunki pracy. Tutaj szczególny nacisk żeśmy kładli również na pewną modernizację, o czym nawet było głośno i w prasie, i w różnego typu mediach, czy w internecie, odnośnie oddziału położniczego i ginekologicznego. Tutaj pewną modernizację przeprowadzamy własnymi środkami, dlatego też to troszkę idzie z opóźnieniem, ale jesteśmy skłonni, że tak powiem, wyasygnować pewne sumy na to, żeby tutaj nasze przyszłe matki, zarówno panie, które mają różne kłopoty ginekologiczne, żeby mogły w dosyć dobrych warunkach przebywać w tym naszym obiekcie. Po drugie, w ramach właśnie tych działań, akcji o opiekę nad matką, która jest w ciąży, czy później już po porodzie, to otworzyliśmy wspólnie ze starostwem taką izbę, można powiedzieć, która tę szkołę rodzenia, która skupia tutaj właśnie mamy w ciąży. No i później, żebyśmy mogli odpowiednio, te dzieci mogły być karmione i tak dalej, to można powiedzieć, że taki
kursy czy szkołę laktacji dla matek, które przebywają na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Także tych przedsięwzięć troszkę było, nie ukrywam, i nasze działania właśnie były skupione ku temu, żeby zarówno pacjenci się czuli dobrze w tym szpitalu, no i personel był odpowiednio wynagradzany, co w sukurs przyszła nam ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia i tutaj toczyliśmy wiele rozmów ze związkami zawodowymi, z poszczególnymi oddziałami po to, żeby na odpowiednim poziomie był wynagradzany zarówno personel lekarski, pielęgniarski, jak i ten pomocniczy. Tego się bardzo przyjemnie słucha, panie prezesie, aż się zasłuchałam, dlatego że jest tyle dokonań. Widać, że Tomaszowskie Centrum Zdrowia rozwija się kwitnie, tak można powiedzieć. A do tego jeszcze zostało docenione. Ostatnio otrzymało symbol nowoczesnej opieki medycznej. No bardzo się cieszymy z tego powodu, że ktoś docenił naszą działalność. Nie ukrywam, jest to działalność nie tylko zarządu, ale wszystkich pracowników tego szpitala. I tutaj bym chciał serdecznie podziękować całemu personelowi, wszystkim pracownikom za to, że dokładają wszelkich starań, żeby ta opieka nad pacjentem i na bieżąco ta działalność tego szpitala była prowadzona na dobrym poziomie. Przez okres wakacji zapomnieliśmy trochę o tym nieproszonym gościu, który wcale się nie ma najgorzej i nadal z nami pozostaje i się rozpanoszył chyba na dobre. Mówię tu oczywiście o COVID-zie. Powiedzcie państwo, jak to wygląda na ten moment? Bo on może przybrał inną szatę, inną nazwę, ale nadal pozostaje z nami. Jaka jest sytuacja na ten czas w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia, w Tomaszowie, ale i w mieście i ogólnie w Polsce? Faktycznie już troszkę przyzwyczailiśmy się do tego, że zakażenie covidowe nie jest takie groźne, ale nadal mamy pacjentów z tą chorobą hospitalizowanych. Mamy też małe dzieci hospitalizowane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. I jednocześnie w tej chwili obserwujemy niebywały wzrost innych zakażeń wirusowych. Jest to taka liczba zakażeń, której nie obserwowaliśmy od co najmniej 3 lat. Mamy bardzo dużo małych pacjentów z takimi wirusowymi zapaleniami płuc. Odezwał się też wirus grypy. Bardzo wielu osobom teraz doskwierają dolegliwości wywołane grypą. I być może starsi, dorośli ludzie dają sobie z tym radę w warunkach domowych, ale takie osoby schorowane czy małe dzieci wymagają hospitalizacji. To aż pociągnę ten temat, bo rzeczywiście obserwuje się ogromną liczbę dzieci chorych. Czy to może być pokłosie naszego wiruska? No niewątpliwie, bo przez ostatnie 2 lata... Który mutuje, prawda? Być może jest to jakaś tam forma zmutowanego wirusa, bo jest wiele takich infekcji, których dokładnie etiologii nie jesteśmy w stanie określić, ale pokłosie też w ten sposób, że jednak przez ostatnie 2 lata dzieci chorowały mało. One były izolowane w domu, nie chodziły do szkoły, nie chodziły do przedszkola i nie miały okazji nabywać odporności. A naturalną drogą nabywania odporności jest właśnie chorowanie na zwykłe przeziębienia. I w tej chwili obserwujemy kumulację tych chorób. Mamy pacjentów, którzy mają 2 choroby naraz. Chorują i na grypę, i na przykład na zakażenie covidowe. I wtedy stan takiego pacjenta jest dużo cięższy. To warto wyjaśnić w tym miejscu, dlatego że tak słyszymy opinie matek, że dziecko idzie do przedszkola na 2-3 dni i znów jest chore. I oni są, one, te matki, rodzice są zadziwieni.
No tak, bo prawdopodobnie to dziecko nie zdążyło wyzdrowieć. Trzeba pamiętać o tym, żeby dzieciom zapewnić komfortowe warunki do wyzdrowienia. 2 dni podawania leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, to nie jest odpowiedni czas dla dziecka, żeby doszło do swojej formy i mogło wrócić do przebywania z rówieśnikami. Trzeba zadbać o to, żeby one miały okazję pójść na spacer, odpowiednio się odżywiać, wyspać, a dopiero po kilku dniach wrócić do przedszkola. To jak my, społeczeństwo, mamy teraz zachowywać się w obecnej dobie tych wirusów zmutowanych? Bo przypomnę, rok temu i jeszcze na początku pandemii były obostrzenia, maseczki, dezynfekcja. Teraz nic się nie mówi, jest cisza. I co, rób ta, co chce ta? Jakie kolokwializmu użyję? Bo jest cisza, o niczym się nie mówi. Gdzie obserwujemy na świecie, wróciły maski, są obostrzenia. A u nas jest cisza, czyli u nas nic się nie dzieje. No, przede wszystkim apelujemy do tego, żeby zachowywać się rozsądnie. Naprawdę brać pod uwagę, jeżeli się ma jakieś dolegliwości, objawy infekcji, katar, jednak założyć tą maseczkę, nie narażać innych na zakażenie. Jeżeli człowiek się źle czuje, no może nie powinien iść do pracy i narażać innych. No mówię, trzeba zachować rozsądek i my w szpitalu zalecamy noszenie maseczek i myślę, że w takich miejscach publicznych, w sklepach czy w środkach komunikacji warto byłoby do tego wrócić. No to jak żyć, panie prezesie? Ten okres świąteczny przed nami, jak go przeżyć bezpiecznie, zdrowo? No teraz trudno powiedzieć o statystykach, ponieważ z reguły kupujemy test w aptece lub od znajomych, w jaki sposób otrzymujemy. Robimy test, mimo że jesteśmy, test jest dodatni, to nikt się o tym nie dowiaduje, albo zostajemy w domu, albo z różnych względów właśnie w tej krzątaninie przedświątecznej idziemy na zakupy i tak dalej. I tutaj jest właśnie możliwość zakażenia innych. Kolejny problem to jest kolejne dawki przeciwko SARS-CoV-2, bo cały czas działa na terenie szpitala punkt szczepień. Obserwujemy, że jest bardzo znikoma wyszczepialność, mało ludzi się zgłasza, a to już jest właściwie 4. dawka. Teraz, jak wiemy, środków przekazu jest już nawet od 6. miesiąca, dzieci się można szczepić, no ale w Polsce bardzo mała ilość dzieci jest szczepionych, w związku z tym myślę, że no, obawiają się rodzice i tak dalej, różnego typu powikłań. W związku z tym nie tego i dlatego tutaj jako lekarze, jako służba zdrowia apelujemy o to, żeby jednak ci, którzy są w tych grupach ryzyka szczególnie, nie, czyli osoby starsze, osoby, które mają różnego typu schorzenia, które mogą spowodować, że wtedy nałoży się ten wirus i ta choroba COVID. W związku z tym tutaj apelujemy, żeby jednak się szczepić. Bo myślę, że te, nazwijmy to jakieś środki, te niepożądane czynniki są dużo, dużo mniej szkodliwe w porównaniu z tym, co przebieg takiej choroby, bo jak wiemy, ta śmiertelność była dużo, dużo większa. Dlatego też, jak tutaj nasz naczelny lekarz szpitala powiedział, należy zachować te wszystkie środki ostrożności, które obowiązują, a w szpitalach obowiązuje nakaz noszenia maseczek, również w punktach aptecznych, no i nikt by nie zaszkodziło jakby przy tych masowych zakupach karpia czy innych środków też również przestrzegać te podstawowe zasady postępowania, które były kiedyś zalecane i powinny w dalszym ciągu obowiązywać. To jest cenna uwaga, panie prezesie, bo tu może nie czekajmy na te wytyczne z Ministerstwa Zdrowia, że rząd nam coś nakaże, zakaże, tak? Tylko jednak sami powinniśmy mieć odrobinę rozsądku. Tak, jak się jeździ tak po niektórych krajach, to szczególnie się widzi, że osoby, które przybywają z tych państw azjatyckich, to w większości wszyscy te maseczki noszą. Natomiast tutaj w naszym
w Europie troszkę już jest duże, duże obrusowanie. Miejmy nadzieję, O maseczkę. Miejmy nadzieję, że dzięki temu, że wyszczepiliśmy się w odpowiednim, może w małym procencie, ale wiele osób, prawie większość przechorowała, w związku z tym myślę, że te objawy, które występują u chorych, są o mniejszym nasileniu niż były poprzednio. Kolejny wartki temat, bo rozejrzyjmy się dookoła, u nas tutaj też studio, piękna aura zimowa, aż przyjemnie popatrzeć, tak? Tylko ten śnieg sypiący z nieba, który cały czas sypie, powoduje gołoleć, ślizgawice, nie tylko w ruchu drogowym, ale tym pieszym, prawda? Więc co niektórzy, nie tylko starsi, ale i młodsi się przewracają, to grozi kontuzjami różnymi. Jak wygląda na ten czas na oddziale ortopedii? Czy jest dość dużo pacjentów ze złamaniami? Oczywiście, że mamy takich pacjentów, ale spodziewamy się, że prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej, bo ten okres właśnie zakupów przedświątecznych czy takiej krzątaniny jeszcze przed nami, ale apelujemy o ostrożność, o zakładanie odpowiedniego obuwia, o odpowiednie ubieranie się, niespieszenie się i planowanie sobie tych zakupów w taki sposób, żeby nie doznać urazu. No dobrze, ale jak się zabezpieczyć, żeby nie upaść? Czy tylko dobre obuwie wystarczy? Czasami nie do końca. Tu chyba trzeba by jeszcze było zaapelować do właścicieli sklepów, żeby też wysypali podejścia przed sklepami, tak? Żebyście Państwo nie mieli za dużo pracy. Bo jak w tym natłoku liczymy obowiązków, na to. Tak, klientów pod sklepami. Liczymy na może to, być że, różnie. Tak, że jednak tak będzie i że w tym roku nie będziemy mieli takiej fali chorych przebywających w szpitalu właśnie z urazami. No ale nie sposób również nie wspomnieć, nie przypomnieć, o tym mówimy co roku, o tym świątecznym objadaniu się, powiem tak ładnie. Co jeżeli za dużo zjemy? Przede wszystkim za dużo nie jeść. Jak pomóc sobie i swoim bliskim? No nie ma na to lepszej recepty niż mniej jeść. Mniej jeść. I no jeżeli już nie ma innego wyjścia, to potem ratować się jakimiś takimi domowymi metodami, ziołami, ograniczyć jedzenie w kolejnych dniach. A gdyby nie było innego wyjścia, to my oczywiście pracujemy 24 godziny na dobę. Także takiej pomocy świątecznej również udzielamy. Ale nikomu nie życzymy spędzać świąt w szpitalu. No nie. No kolejki mogą być duże, szczególnie na szpitalnym oddziale ratunkowym i na świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. W związku z tym wtedy jeszcze dochodzą problemy z oczekiwaniem, zdenerwowanie się i tak dalej. Tam karpik już przygotowany, a tu trzeba czekać, a te kolejki się mogą bardzo wydłużać i tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo jak przeanalizowaliśmy sytuację na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym, to wcale tak w porównaniu z innymi SOR-ami nie wygląda najgorzej, a niektórzy nawet czekają kilka czy nawet kilkanaście godzin, ale jest pewna gradacja przyjęć i tak dalej, w związku ci, którzy mają lżejsze zachorowania, muszą dłużej czekać niż w porównaniu z tymi, którzy są przyjmowani nagle. Czyli tak jak pani tutaj redaktor powiedziała, jakieś złamania, skręcenia i tak dalej, wypadki będą w pierwszej kolejności przyjmowane, a niestety tego typu zmiany o charakterze, że tak powiem, dietetycznym będą przyjmowane w dużo, dużo większym odległości czasowej. Także tutaj również będą zdenerwowania i długie oczekiwanie. Więc lepiej z rozsądkiem podejść do stołu, niż później święta spędzać na izbie przyjęć. Tak? I gotować rozsądnie. Przecież jest wiele przepisów. Nie trzeba korzystać z tych najbardziej tłustych, można ugotować coś bardziej dietetycznego i też święta będą fajne. To takie może od Państwa lekarzy, takie najważniejsze wskazówki na te święta. No, żeby były święta
Tak, dzisiaj sobie wygląda ze śniegiem, z choinką i z tradycyjnym polskim, że tak powiem, menu, czyli które jest potrzebne na ten stół wigilijny. No i później, tak jak pani doktor mówi, z pewnym umiarem, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, tak samo jak i różnego typu te nalewki, które wiele osób przygotowuje na te uroczystości, i te wysokogatunkowe i wysokoprocentowe trunki też trzeba z umiarem, chociaż tu się musimy pochwalić, że otworzyliśmy w ramach NFZ-u oddział detoksykacyjny i ci chorzy, którzy będą wymagali, że tak powiem, takiej opieki, będą mogli być przyjęci na nasz oddział psychiatryczny, który jest właśnie po remoncie. Pięknie, ale nie życzymy tego nikomu oczywiście. Raczej życzymy długich, rodzinnych spacerów i takiego spędzania czasu. A nie tylko posiadówek za stołem, prawda? Za stołami. Ale w polskiej tradycji to ciężko by tego. Można ulepić bałwana, gdyby śnieg dopisał i pogoda się utrzymała. Także zachęcamy do rodzinnego lepienia bałwana. To co Tomaszewskiego Centrum Zdrowia możemy życzyć na te święta i nie tylko, i na cały następny rok? No, życzymy, żeby Tomaszewskie Centrum Zdrowia w dalszym ciągu się rozwijało, żebyśmy mieli hojnych darczyńców. Tu liczymy na Ministerstwo Zdrowia, marszałka, wojewodę, starostwo, no i ogólnie rzecz biorąc, zarówno mieszkańców, bo mamy takich hojnych darczyńców, którzy co roku parę złotówek przekazują na nasz szpital. Chcielibyśmy tutaj właśnie, mówiąc o tego typu, różnego typu wypadkach i tak dalej, i drugie, o nasza populacja się starzeje, nie mamy w naszym oddziale właśnie ortopedycznym możliwości robienia endoprotez stawów kolanowych, a to jest właściwie już nagminne, w związku z tym, żebyśmy mogli osiągnąć ten pułap i mogliśmy to operować. Natomiast no jest wiele, wiele rzeczy do zrobienia i oby się to wszystko udało, a pracownikom życzę, żeby w zdrowiu w dalszym ciągu spełniali tak dobrze swój obowiązek, jak do tej pory spełniają. I życzę wszystkim Państwu, żebyśmy ten nowy rok z dużym poczuciem spełnienia różnego typu obowiązków, wszelkiej pomyślności, a szczególnie zdrowia, bo mimo że Tomaszewskie Centrum Zdrowia działa i przyjmuje, to oby przyjmować tylko takich chorych, których wymagają szczególnie takiej opieki, a po drugie nastawić się, tak jak teraz wiemy, na profilaktykę, bo ta profilaktyka przynosi więcej korzyści niż różnego typu schorzenia. Prowadzimy jeszcze taki program 40+, gdzie można się zarejestrować, można przyjść, można się zbadać i w ten sposób możemy uniknąć wielu, wielu różnych czynników, które w odpowiednim momencie dostrzeżone mogą spowodować, że będziemy w dalszym ciągu w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji. I tego życzę, żebyśmy w tym nowym roku w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, w rodzinnym gronie, w rodzinnym szczęściu spędzali ten czas i obyśmy się w takim również spotkali pod koniec przyszłego roku. Wszystkiego najlepszego do siego roku. Wszystkiego najlepszego i życzę też takiej świątecznej atmosfery i czasu dla bliskich i dla tych mniej bliskich i żeby nikt z nas nie został sam na święta. Wszystkiego dobrego. My życzymy Tomaszewskiego Centrum Zdrowia, aby dalszego rozwoju, aby dotacje się ziściły, panie prezesie. Wszystkie marzenia, żeby się spełniły.
Tak, marzeń jest dużo i mam nadzieję, że przynajmniej część z tego wszystkiego się spełni i oby nam, zarządowi, współpracowników również dopisywało zdrowie. Wszystkiego najlepszego. My dzisiaj dziękujemy Państwu za rozmowę, a Państwu za uwagę. Naszymi Państwa gośćmi byli prezes Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, pan profesor Wiesław Chudzik oraz pełnomocnik do spraw medycznych, a jednocześnie koordynator oddziału pediatrii TCZ w Tomaszowie Mazowieckim, pani doktor Aneta Czupryniak. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Dziękujemy Pani.